Można głośniej trochę? Chcesz coś robić? Rób to, ale bez piny, więc siądź, bądź, sprawdź i posłuchaj, jak niszczymy. Raz się żyje, więc tutaj teraz robię to, co kocham. Lepiej weź to wyłącz, jak coś ci się nie podoba. W komentarzach piszesz, haha, weź się do nauki, zróbcie coś lepszego. Się odezwały ten bezługi, potraficie tylko hejtować wielkie mi kozaki, ale to nie jest fajne, zrozumcie to, chłopaki. Hejterku, posłuchaj mnie, jak do ciebie mówię. Przysłuchaj się bardziej na bicie, liryki nie gubię, więc czego się strasz? No pytam, dlaczego? Zjeda cię coś, bo robię coś dobrego, jeszcze parę wersów i opiszę ci mnie, że poruję się w rapie, ty za to hejtujesz mnie. Weź się ogarnij, rób swoje, a ja swoje, więc lepiej nie hejtuj, bo ja na bitach się nie gnoję. Robimy ten rap, rozwijamy swoją pasję. Przeszkadza ci tą hejterku? Ogarnij się, powiedz mi ziomuś, co w tym widzisz złego? Czy to zawiść, zazdrość? Ogarnij się, kolego, bo każdy z nas robi, co mu się podoba. Lecz się, ziom, bo hejting to choroba. Wracajcie do książek, dzieci Neo. Tylko to potrafisz, przywal się do swojego życia. Nie poniżaj się, zajmij się czymś, co ci wychodzi. Staraj się być kimś, wywnioskowałem z komentów, że masz 10 lat, a na suchary reagujesz, ha, ha, ha. Czego ciekawego chcesz się jeszcze dowiedzieć? A właśnie, miałem coś ci, ziom, powiedzieć. Właśnie w tym momencie niszczą cię gimbusy. I co teraz będzie? Idź, wyżal się, mamusi. Dziękuję.